tej strony Kamikadze i w dzisiejszym odcinku postanowiłem otworzyć sobie paczkę od Max Collection. W poprzednim odcinku myślę, że dużo osób dawało łapki w dół, tak było chyba, tyle samo w dół i tyle samo w górę, ponieważ myśleli, że po prostu, hejterzy myśleli, że po prostu sam włożyłem sobie do koperty karty i no, na odcinek wziąłem. I teraz wam udowodnię, że to jest nieprawda, proszę, tutaj macie adres Max Collection, nie wiem czy będzie widać. Tutaj macie wszystkie stempelki i inne takie. No to zaczynajmy otwierać. O mały właśnie przysiąka. I tutaj mamy paczuszkę kart, którą otworzymy na koniec. I tutaj mamy karty, które zamawiam. Czekajcie, jak to otworzyć. A, okej, dobra. I tak, w gratisie mamy Arkadiusza Milika limitkę na wymianę. I tutaj niestety zamawiałem sobie Luisa Suareza, bo myślałem, że go nie będę miał, ale otóż trafi mi się w Justiki. I tutaj mamy limitkę Błaszczykowskiego i limitkę Neuera. Więc Suarez jest na wymianę, ale prawdopodobnie nikt go nie weźmie, więc nie będę się wam dziwił. I poczekajcie, może jeszcze zobaczę. O. Tutaj macie Neuera i Błaszczykowskiego. Więc Suarez jest na wymianę i teraz otwieramy paczkę kart. I mamy Jamesa Rodriguez'a bazówkę, nie ma go. I mamy Game Changera, Tomasa Millera, to mój pierwszy Game Changer. Bardzo długo ich poszukiwałem i nareszcie trafiłem pierwszego. Właśnie w tej paczce Max Collection. Mamy bazówkę Augusto, bazówkę Smalinga również nie mam. Bazówkę Chaveza i bazówkę Darmina. A więc, jeżeli filmik wam się spodobał, to lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. I bardzo chciałem wam podziękować tym, co polubili strony naszej szkoły, bo wybiło już ponad 1000 łapek w górę, więc to jest szczęście dla nas i chciałbym wam podziękować. No to do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.